Kurier w samo południe, a my trafiamy od zespołu The Police do tematów dotyczących bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa i z nami na antenie jest już pierwszy gość, doktor inżynier Igor Protasowicki, ekspert właśnie do spraw bezpieczeństwa informacyjnego, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Spotykamy się na antenie dzisiaj nie bez przyczyny, dlatego że pojawił się raport o cyberatakach i on jest chyba dość niepokojący. Już ten ostatni raport za zeszłoroczny pokazywał znaczny wzrost cyberataków, ale one nadal wzrastają. Liczba ich wzrasta. W styczniu skoczyła aż o 37% i jak mówią eksperci, będzie rosła nadal. Czy też pan takie przewidywania podziela? Zdecydowanie tak. Tutaj raport przygotowany przez Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Sprzętu Elektronicznego i Oprogramowania nie pozostawia żadnych wątpliwości. 65% w przybliżeniu osób aktywnych w internecie było narażone na kontakt z cyberzagrożeniami. No i to jest moim zdaniem bardzo lekko poprowadzona statystyka, ponieważ moim zdaniem de facto wszyscy, którzy korzystają z dostępu do internetu, są narażeni na kontakt z niebezpiecznym, szkodliwym oprogramowaniem i z różnego rodzaju atakami. W większości przypadków oczywiście to są ataki prowadzone tak niecelowo, czyli generowane przez zagrożenia, które po prostu same bytują w internecie i się rozsyłają przy użyciu wszystkich dostępnych metod i środków. Natomiast żeby być narażonym na atak taki celowy, sprofilowany, przygotowany specjalnie na system komputerowy, z którego korzystamy, no to trzeba mieć po prostu albo ogromnego pecha, albo być w posiadaniu interesujących, kosztownych, cennych informacji. Jakich sektorów przede wszystkim dotyczy największa liczba cyberataków? No tutaj to musimy powiedzieć coś szczerze, że jest to działanie w większości z przypadku, ponieważ jeżeli mówimy o atakach typu phishingowego z wykorzystaniem metod spoofingowych, czyli tak zwanego łowienia po prostu danych osobowych, danych logowania i danych finansowo-księgowych poszczególnych użytkowników sieci globalnej, no to to się robi na podstawie dostępnych ogólno już krążących po sieci baz danych użytkowników, albo po prostu kieruje się w sposób zupełnie losowy do nowych użytkowników specjalnie spreparowane wiadomości zawierające zachętę do tego, żeby zajrzeć do jakiegoś serwisu, który oczywiście też został podrobiony, sfałszowany na potrzeby tego konkretnego pozyskania danych logowania. Na to nie ma lekarstwa. Natomiast, tak jak wspomniałem, to jest zagrożenie bardzo ogólne, czyli może dotknąć absolutnie wszystkich, zarówno zwykłych użytkowników cywilnych, nazwijmy tak sobie roboczo, jak i przedsiębiorców. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Wydaje się, że największy niepokój budzi ten sektor bankowo-finansowy, bo chyba tutaj największa liczba użytkowników, a przede wszystkim te dane są wyjątkowo wrażliwe, a przede wszystkim no, znaczna część z nas, podejrzewam, korzysta chociażby z dobrodziejstw bankowości elektronicznej. Powiedział pan o tym podziale na sektor cywilny i na przykład państwowy. Jak się te dwa sektory mogą bronić przed tym? Co należy zrobić, żeby do tego dochodziło na mniejszą skalę? No przede wszystkim tak jak na drogach musimy kierować się zasadą ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu, tak samo w internecie powinniśmy się jednak kierować bardzo zbliżoną zasadą, to znaczy nie ufać do końca wszystkim wiadomościom, które dostajemy, niezależnie od tego, czy dostajemy je pocztą elektroniczną, czy za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych, innych. Powinniśmy weryfikować przez taki własny system rozumowania zdroworozsądkowego, tej tak zwanej czerwonej lampki doszukiwać się i obserwować ją bacznie, kiedy się zapala. W momencie, kiedy pojawia się wiadomość na przykład informująca o tym, że doszło do próby włamania na nasz rachunek i musimy natychmiast zalogować się do systemu i do tego jeszcze w wiadomości byli tak mili, że załączyli nam specjalny link, to powinniśmy sobie natychmiast zadać pytanie, a czy do tej pory taka forma komunikacji miała miejsce? Czy to jest coś nowego? Czy na pewno pochodzi właśnie albo od banku, albo od ubezpieczyciela, albo od innej instytucji finansowej, albo od naszych przełożonych? Jeżeli
jeżeli to faktycznie jest zupełna nowość, no to możemy mieć 99% pewności, że wiadomość została podrobiona i służy tylko temu, żeby wyciągnąć z nas jakieś wrażliwe dane. Druga rzecz to są oczywiście roboty, które też funkcjonują w tych czeluściach internetu, naturalnie można się przed tym wszystkim zabezpieczać i w przypadku systemów finansowo-księgowych stosowanych przez aplikacje czy w ramach aplikacji bankowych to Unia Europejska nałożyła obowiązek stosowania tak zwanego MFA, czyli Multi-Factor Authentication, tego uwierzytelniania wieloetapowego. W przypadku oczywiście Polski stosuje się to dwuetapowe uwierzytelnianie, w związku z czym w momencie, gdy logujemy się nawet do takiego podrobionego serwisu, to ewentualny przestępca, który próbuje pozyskać nasze dane, uzyska dostęp tylko do loginu i hasła. Natomiast drugi etap uwierzytelniania jest zazwyczaj jednorazowy i to absolutnie nie da mu żadnej kontroli nad naszymi systemami. Gorzej, kiedy wpadniemy w sidła przestępcy, który przygotował atak specjalnie na nas, czyli zadzwoni do nas ktoś podając się, podszywając się pod pracownika banku i będzie nas za rękę prowadził jako swoją ofiarę, nakłaniając do tego, żebyśmy my bezpośrednio przelali na jakieś wskazane przez niego konto pieniądze w przestrachu, że zaraz one mogą zostać skradzione, bo wypłynęły nasze dane. No takich rzeczy nie powinniśmy robić. A muszę powiedzieć i przestrzec, że no niestety zdarzyło się, że nawet podmioty samorządowe padły ofiarą tego typu ataków i samorządy traciły środki. Znaczy jeden konkretny na razie na szczęście i na nieszczęście tego samorządu, ale wpadł w sidła, dał się nabrać na lukratywną lokatę i pieniądze wyparowały po prostu w ramach takiego właśnie przestępstwa. Mówi pan o samorządach, o stratach finansowych, ale zwłaszcza teraz w sytuacji geopolitycznej, jaką mamy na świecie, dużym zagrożeniem, zwłaszcza w tej wojnie informacyjnej, są cyberataki na całe struktury państwa. W jaki sposób państwo jako organizm może sobie radzić lepiej z tym, by jakie podjąć działania, żeby lepiej radzić sobie z takim zagrożeniem? No, tak jak wspomniałem, każdy użytkownik, niezależnie od tego, czy jest aktorem państwowym, publicznym, niepublicznym, czy jest przedsiębiorcą, czy jest po prostu zwykłym cywilem, radzi sobie w bardzo podobny sposób, to znaczy jakaś swoja wewnętrzna polityka bezpieczeństwa informacyjnego. W przypadku oczywiście tych rządu, czy samorządu, czy przedsiębiorców, polityka bezpieczeństwa powinna mieć formę spisaną i tam się tworzy coś takiego jak strategia zapewnienia bezpieczeństwa informacji, w której opisuje się krok po kroku, co należy zrobić w przypadku wykrycia różnego rodzaju zagrożeń. I właśnie phishing, spoofing, ataki typu DOS, DDoS są wyszczególniane przeważnie w tego typu strategiach zarządzania bezpieczeństwem informacji, tym powinniśmy się kierować. Czyli jeżeli czujemy, że coś może być nie tak, natychmiast wychodzimy z interakcji z daną wiadomością. W przedsiębiorstwach zazwyczaj istnieje komórka odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych i tam należy zgłaszać incydenty. Spoofing i phishing są tego typu incydentem, który powinniśmy zgłosić właśnie specjalnej komórce. Z drugiej strony bardzo ciekawy jest też fakt ilości tego rodzaju zdarzeń, które mają miejsce rocznie, bo należy też zwrócić uwagę w tym kontekście, że polska policja, która jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie dochodzeń w zakresie różnego rodzaju przestępstw, jest też odpowiedzialna za przestępstwa z użyciem środków elektronicznych i ilość zgłoszeń tego typu przestępstw, właśnie wyłudzeń przy użyciu internetu, kradzieży przy użyciu internetu w ostatnich latach też wzrosła lawinowo. Dlatego w tym momencie takie stosowanie się do specjalnej polityki bezpieczeństwa informacyjnego powinno być dla nas priorytetowe, nie tylko istotne. Powinno być priorytetowe, ponieważ od 2 lat funkcjonujemy bardzo mocno w przestrzeni internetowej. Zostaliśmy skierowani do funkcjonowania w przestrzeni online, czyli wszyscy prawie już mamy za sobą jakiś chociaż krótki epizod jako pracownicy home office'owi. Z drugiej strony, jeżeli mamy dzieci, to nasze dzieci chociaż raz też już uczestniczyły w nauczaniu zdalnym i to zwiększenie aktywności naszej w internecie też generuje dodatkową zachętę
skryte dla przestępców. Także przede wszystkim pamiętajmy o tym, że każdy jest narażony na tego typu zagrożenia, niezależnie od naszego stopnia świadomości, profilu działalności, tego, do czego wykorzystujemy sieć, ale każdy z nas. A po drugie, właśnie powinniśmy się kierować tymi zasadami ograniczonego zaufania i pomyśleć sobie, co konkretnie zrobić, do kogo się zgłosić. Musimy pamiętać te rzeczy w momencie, gdy dojdzie do najgorszego, nie zastanawiać się nawet chwili, tylko zacząć działać. Ja, ale także wielu naszych słuchaczy, jak podejrzewam, zastanawia się nad tym, skąd w zasadzie, przypomnijmy, ten wzrost się wziął tak naprawdę, bo tak jak przypomnijmy te dane, w samym styczniu tylko 37%. Co takiego się stało, że znacznie częściej cyberprzestępcy pozwalają sobie na to, by wyłudzać dane, by hakować nasze konta, by no właśnie doprowadzać do tego, że możemy stracić poprzez swoją bytność w przestrzeni tej wirtualnej? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prozaiczna. Jesteśmy łatwym celem. W momencie, kiedy byliśmy okradani z naszych dóbr w sposób bezpośredni, wymagało to o wiele większej czułości, większego przygotowania takiego specjalistycznego, no bo złodziej musiał się liczyć z tym, że może zostać złapany za rękę podczas kradzieży portfela z kieszeni. Ewentualnie podczas okradania firmy też mógł zostać łatwo wykryty. Dzisiaj prowadzenie takiej działalności, czyli okradanie ludzi przy użyciu środków elektronicznych, jest bardziej dostępne, łatwiejsze do opanowania, bo te ofiary też, jako że znalazło się ich więcej w internecie i nie są tak wyczulone jak człowiek gdzieś w tłumie trzymający się za kieszeń, są po prostu podatniejsze. Dlatego, jako że to stało się taką atrakcyjną, no już trudno powiedzieć niszą, ale jeszcze można chyba użyć tego sformułowania, to ta działalność przestępców po prostu się zintensyfikowała, zogniskowała się wokół osób korzystających z internetu. No i coś, co kiedyś było właśnie takim zajęciem niszowym, teraz staje się zajęciem powszechnym. Bardzo dziękuję panu za te uwagi, za te rady. Pamiętajmy o tym, by zachować w sieci szczególną ostrożność, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą nasze najbardziej newralgiczne dane. Tym bardziej, że jeśli się nie mylę, jutro dzień bezpieczeństwa cybernetycznego, prawda? Czy przekręciłam tę nazwę? No, nieważna nazwa, ważne, żebyśmy pamiętali. Tak, pamiętajmy, gościem Kuriera w samo południe był doktor inżynier Igor Protasowicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa informacyjnego, Wyższa Szkoła Bankowa. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.